o arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, wygłosił mocne słowa podczas obchodów Wielkiego Piątku w Kalwarii Zebrzydowskiej, zachęcając wiernych do ochrony życia od momentu poczęcia aż do śmierci. W swojej przemowie poruszył również kwestię aborcji. Te wypowiedzi wywołały różne reakcje i wywołały debaty na temat polaryzacji i wykluczenia w przestrzeni publicznej. Arcybiskup podkreślił, że współczesna Europa wydaje się oddalać od Chrystusa i Ewangelii, odrzucając Boga jako Stwórcę i Dawcę życia. Potępił tendencję do uznawania wiary za zabobony, przywołując słynne słowa Dostojewskiego: jeśli Bóg nie istnieje, wszystko jest dozwolone. Według niego taka mentalność usprawiedliwia nawet najokrutniejsze i najbardziej obrzydliwe zło, w tym los dzieci poczętych w łonie matek. Odwołując się do biologii, zwłaszcza genetyki, arcybiskup stwierdził, że nauka jednoznacznie potwierdza, że płód w macicy matki to istota ludzka. Niemniej jednak wielu, którzy odrzucają Boga, woła do współczesnych matek: zabij to dziecko, to twoje prawo. Taka postawa, według niego, ma na celu zdobycie oklasków i punktów w rankingach partyjnych. Ponadto niektórzy liderzy polityczni unikają bezpośredniego zaangażowania w te kwestie, myjąc ręce jak Piłat. Arcybiskup Jędraszewski przypomniał również słowa papieża Jana Pawła II, który podkreślił boskie zakazanie odbierania życia. Zaznaczył, że cywilizację należy mierzyć szacunkiem dla życia, a społeczeństwo, które odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiego. Wśród gorących debat, używanie takich porównań przez arcybiskupa dzieli ludzi i tworzy napięcia. Środowisko akademickie i obserwatorzy mediów uważają te wypowiedzi za polaryzujące i wykluczające. Niemniej jednak debata na temat aborcji i ochrony życia pozostaje kluczową kwestią we współczesnym społeczeństwie, a słowa arcybiskupa Jędraszewskiego odbijają się echem w umysłach i sercach wielu osób. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.